Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z gry Teardown. I zanim zaczniemy grać, informuję, że pojawiła się nowa koszulka świąteczna, która jest już dostępna na epicstaff.shoblo.com i z kodem święta 2020 dostajecie darmową wysyłkę, więc link macie w opisie, kodzik też macie w opisie, korzystajcie śmiało i przechodzimy do giereczki. Dzisiaj zajmiemy się fabułą troszeczkę, bo troszkę dawno fabuły nie robiłem, a chciałbym odblokować ostatnią broń, którą jest rakietnica, bo dużo mi piszecie w komentarzach, żebym zrobił tę misję i odblokował rakietnicę, bo to ważne. The speed deal, ok? Jedna rzecz jest do zrobienia, ale i jaka? Beating the track record. Chcę, żebym pobił rekord prędkości na jego torze, czyli mam po prostu szybko przejechać tor. To easy, naprawdę to tylko to jest do zrobienia? Zakończ w 30 sekund, 25 sekund albo 20 sekund. Wow. Ale drzwi byś mi otworzył, bo nie mam jak wejść. No nie? Ej, ziomek, a jakim autem mam to zrobić? Powiedz mi, bo nie wiem. Co? Jakim autem? Którym? Którym autem mam? Tym? Nie ma problemu. To wygląda na całkiem szybkie. Ra! Da się wjechać na tor? O, tu jest taki zjazd jakby, tylko wygląda jak schody takie troszeczkę. No bo to są schody troszeczkę. Zjedziemy tam na tor i zobaczymy, jak szybka jest ta furka. Pur. Nie chcę jej zepsuć czy coś, nie? Wydaje się całkiem niezła. Całkiem niezła. Track record 30 sekund. No dawaj. Jeden. Trochę daleko stałem od tej, od linii startu, ale okej. Ale drifty lecą. Tylko nie rozwal się. Dawaj. Wow. 15 sekund już jest. Jak 20 sekund miałby to przejść? Nie wiem. Chyba, że na skróty można jechać jakoś. Ale nie, bo to są bramki kontrolne. To chyba nie, ale 30 to easy. 30 to easy do zrobienia, no nie? No, ale wziąłbym inne auto, bo mi się wydaje, że te czerwone było najszybsze, te takie na górze, co kiedyś znalazłem. Tu są jakieś jeepki w ogóle. Moment, bo już mam misję zaliczoną. Gdzie jest czerwone auto? Zabrali je? No jest teraz w innym miejscu pewnie, albo w ogóle go nie ma. Tam jeszcze jakieś policyjne jest. A to jest szybkie? Bardzo szybkie. Mega szybkie 3000 się wydaje. Get ready. Dobra. No to jest bardzo powolne, ale lepiej wchodzi w zakręty dzięki temu. Widzicie, tu był punkt kontrolny. 10 sekund. No dobra, to się w ogóle nie rozpędza na tych długich. Długich, prostych się w ogóle nie rozpędza. Wcale, a wcale. Tu jest kolejny punkt kontrolny. I tu jest chyba ostatni punkt. Co się dzieje z kamerą? Tu jest chyba ostatni punkt kontrolny. Czyli teoretycznie można by było tędy się przebić po prostu, no nie? Tak mi się wydaje. Ale nie zrobię tego. No dobra, to jest powolne auto. Okej, czy ja zaliczyłem tą misję właściwie? Czy nie? O, tam jest czerwone! Jest! Tu ja je biorę jeszcze. Ja jeszcze spróbuję z tym czerwonym, bo nawet dwa są. One są chyba najszybsze, tak mi się wydaje. One ma takie przyspieszenie, że ojejku. Pamiętam, jak uciekałem nim. No. Dawaj. Get ready. 3, 2, 1, cyk. Bra! Wow. Nie no, to jest drifterska maszyna dopiero. Wow. Dawaj. Nie potrafię. O kurde, trochę wypadłem z trasy. Minimalnie, no nie. Czy będę miał lepszy czas niż za pierwszym razem? Chyba nie. Chyba mimo wszystko nie. No dobra, ale zrobiłem to. Czy ja już mam sobie iść po prostu? Escape vehicle. Taka misja, powiem szczerze, odprężająca. Coś świeżego. Chociaż trudno byłoby zrobić lepszy czas mi. No, pewnie są jakieś sposoby, pewnie można sobie skracać trasę czy coś.
I pewnie da się lepiej jeździć też autem oczywiście. Ale po co to? To nie o to chodzi w tej grze. Nie chodzi o jeżdżenie, chodzi o rozwałkę. Chodzi o totalną rozwałkę. Continue, dawaj mnie punkty. Daj mi dużo punktów. Nie wiem, ile nawet muszę mieć. 49 właśnie mam, czyli co, jeden punkt dostałem tylko za to? Ojej. Dawaj, dawaj, dawaj. Lecimy. Znowu tutaj Villa Gordon. Wet Affair. Okej. Okay. Destroy Gordon's insurance papers by dumping his brand new safe in water. A, czyli muszę po prostu safe do wody znowu wrzucać. Mieliśmy raz takie zadanie. Nie wiem, czy to będzie proste, bo na tej mapie nie ma pojazdów do przewożenia rzeczy za bardzo, tylko mamy szybkie fury, no nie? A chociaż widzę, że się pojawiły jakieś. Okej. Okay. Raz, dwa i trzy. I one wszystkie muszą wylądować w wodzie. No, moisture sensor alarm. Safe in rain or water will trigger alarm. Aha, czyli jak jest w wodzie, to włączy alarm. O kurde. O kurczę. W sumie zobaczę tego najbliżej, co mam. Zobaczę, w jakim on jest położeniu. No, w sumie nie jest taki bardzo najbliżej. Ale w miarę blisko. Wezmę tego jeepa, bo nim się szybko przemieszczać będę pewnie. Na pewno szybciej niż na piechotkę. Kurde, i akurat deszcz pada, no. Tak, utrudnili misję, utrudnili. Otwórz. Gdzie ten safe jest? Czy ja dobrze pojechałem? Ta, jest. Dobra, to jest ten safe. Okej, okay, czyli on po prostu się aktywuje, jak się zmoczy, nie jak ja go dotknę. I to jest dobra wiadomość, właściwie. Bo całą resztę mogę przywieźć. Pewnie tego też mogę sobie przewieźć. Czy mogę go podnosić? No, raczej ciężko było go podnieść chyba, by... A moment. Że to nie jest tak, że ja go mogę tutaj przyczepić na przykład i zakryć go deskami i będzie okej. Okay. Sprawdźmy to. Bo może wystarczy coś takiego zrobić po prostu. Że ja go tak o przykryję deskami, nie? I on będzie zadowolony bardzo ze swojego życia. Bo wiecie, w sumie nie pada na niego teraz woda, no nie? Przynajmniej nie powinna. Zrobimy taki solidny dach. Solidny deskowy dach, przez który nie przecieka woda. Nie wiem, czy to się może udać. Nie wiem. Zrobimy quick save, zobaczymy. Może właśnie o to chodzi w tym zadanku. No, bardziej tylko do przodu mogę jechać. Czy jest przykryty? No, nie powiedziałbym. No, alarm się. Rain detected. Okej. Okay. Ale tak się włącza, wyłącza. Czyli chyba to coś daje, wiecie? Tak, to coś zdecydowanie daje te deski. Na pewno. Na pewno coś dają. Ja je połączę jeszcze tutaj, żeby one się nie rozwarstwiały. I patrzcie, nie ma alarmu. Jadę sobie po prostu. Ale jestem spryciula. Jeju. Jeju, jestem dumny. O. W lewo. Dobra, muszę połączyć jeszcze tamte deski, bo... One też się rozwarstwiają i jest niedobrze, jest. Dobrze. Git. Cyk, cyk. Fajnie. No dobra, ja tak w sumie każdy safe mogę wywieźć, tylko pytanie, czy będę miał na tyle pojazdów fajnych, żeby to wrzucić do wody. Albo po prostu tym autem jeździć i do niego przypinać. Też jest jakiś pomysł. Dobra, mam jedno auto mam tutaj, znaczy jeden safe mam przywieziony tutaj. Mogę wziąć pozostałe. Spróbować przypiąć właśnie do tej fury, bo ona się wydaje jedną z najlepszych takich terenówek być. Gdzie mamy kolejny? Tutaj niedaleko bardzo jest kolejny. Trzeba by go zrzucić na dół do budynku, no nie? Jeżeli już. I pewnie to nie będzie takie proste. A moment. A czy tu nie da się wjechać autem do budynku? Pewnie, że się da. Pewnie, że się da. Wystarczy tylko zrobić tu jakiś wjazd i będzie git. Fajna misja, podoba mi się to, że można tak niekonwencjonalnie to rozwiązać. Bardzo mi się to podoba. Bo często nie można za wiele kombinować, tylko trzeba po prostu zrobić coś szybko. A tutaj można sobie pokombinować i to jest fajne. Dobra, ten safe gdzieś tu na górze jest. Stanę tak pod nim i spróbuję go... O, gdzieś tu? Dobra, gdzieś tu, mniej więcej. Mniej więcej gdzieś tutaj. Co, on jest jeszcze wyżej? Nie, no niemożliwe. Niemożliwe. Niemożliwe?
O, jest chyba. A może nie? Chyba muszę tam iść. Chyba niestety muszę tam pójść, bo już rozwaliłem tyle pięter, a sejfu jak nie było, tak nie ma. Jesteś! Ej, naprawdę. Gdzie mój sejfik jest? Czekaj. Tu? Jeszcze bardziej w tą stronę? No, on jest chyba tutaj. No nie ma skurczybyka, no. Dobra, jak go nie zastrzeliłem teraz, to wejdę na górę i na pewno go zrzucę bez problemu, bo taką dziurę, żem wywalił, że ojejku. Czy tam nie było windy zaraz obok? Chyba była winda. Ale nie będziemy korzystali z windy, pobiegniemy na piechotkę. Daj mi tego sejfa skurczybyka, bandziora. No nie wygląda, jakby miał być tu. On jest całkiem gdzie indziej. Ta mapa jest po prostu taka... Nie, jest tu, tylko wyżej. Huh. Huh. Dziwne. Ale mapa jest nieprecyzyjna. To już jest 3D zrobiona jakoś tak. Dobro. Tu jest safe. Okej. Okay. Ja się nawet tutaj nie dostrzeliłem jeszcze. Ho. Bom. Dobra. Tu jest podwójna podłoga, do tego się nie dostrzeliłem. Dobra. A, tam są dziury. Tu się dostrzeliłem, okej, okay, no to tak daleko w miarę. Powiedział. Dobra, muszę się tu wepchać. Tyk. Tylko, że ja tego sejfu to chyba już nie wyciągnę autem tak łatwo. Mi się wydaje. Dawaj. No dobra, jest na dole? Jest na dole. Okej. Okay. No on jest bardzo ciężki. Chyba. Chyba jest bardzo ciężki. Więc plankujemy go tak po prostu. Tak o. Tak cyk. A, nie da się tak łatwo. No dobra. Ale tak się da. Okej. Okay. No ja akurat, jeżeli chodzi o budowanie w tej grze, to jestem ekspert, no nie, także tutaj gra mnie bardzo nie zaskoczy, no nie zaskoczy mnie, nie takie rzeczy się budowało, nie. Kurde, dużo lepsze rzeczy budowałem niż jakieś durne daszki przeciwdeszczowe. Okej, okay. Okej, okay. No, szanujmy się. Quick save, czy to jest osłonięte? Myślę, że tak. Śmiało można powiedzieć, że tak. Dobra, trzeba zrobić tak, żebym tam podjechał jakoś. Albo to przysunął. Czy ty się dasz przesunąć? Chyba nie. Chyba nie. No teoretycznie mógłbym ciągnąć tak daleko za sobą. Ale w praktyce to może być ciężko. O, o, o. Udało się troszkę. Troszeczkę podjechać się udało. Dobra, dobra. I teraz od ciebie do ciebie pyk jedną deseczkę i pewnie będzie okejka. Quick save. Jedziemy po kolejny save. No on jest w ogóle tam, to nawet nie muszę wyjeżdżać na dwór za bardzo. Czy będę w stanie ciągnąć oba naraz? Chyba ciężko będzie. Tak, chyba jest mega ciężko. Się rozpędzi, tu już jedzie, ale rozpędza się długo. A tu jest basen zaraz obok. No kurde. Ej, to ja wiem co zrobić. Pyk. Dobra, ciebie zabieram. Samotnego wilka, fajnie. Ciebie się po prostu tu wpakuje. Okej. Okay. Ciebie można zostawić tu. O, już się deski zepsuły. To niedobrze. Bardzo niedobrze, że się zepsuły. Ale to... Dlatego, że się coś porobiło z tym sejfem. Ja go nie jestem w stanie podnieść, kurde, w ogóle. To jest bardzo zła wiadomość, bo będę musiał w takim razie go dźwigiem podnieść. Pewnie. Tak mi się wydaje. Cyk. Jak on się cały trzęsie i skrzypi. Zaraz kichnę. Ło! To nieźle. Mhm. Dawaj mnie tego dźwiga. Dawaj mnie dźwiga, gościu. I ja to normalnie wyciągam tak o, za uszy. Za uszy i do basenu. I w sumie tego basenu to nie będzie taki zły pomysł, bo basen w miarę blisko. Dobra, na dół, na dół, na dół. Oj, za późno opuściłem troszeczkę. Się wżarłem w budynek, ale nic się nie dzieje. Komu to nie przeszkadza. Ej, tu w sumie też jest daszczek. Ja wyjechałem pod dach.
Dobra. To easy sprawa jest. Myślę, że... Mam go? Mam go. Dobra, wpakujemy do budynku tak czy siak. Rain detected? Tak, chyba u ciebie w domu. Gościu. No i tu pod dachem i tak będzie stał. Więc się mu nic nie stanie. A jak będzie trzeba, to go na szybko wrzucę. Cyk. Quick save, fajnie. I sprawdźmy, jak wygląda trzeci save. On jest w tym budynku. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy ja dobrze myślę, że wystarczy je do wody wrzucić? Ha? No ta, chyba ta. Ten jest malutki. O, ten jest malutki, to też go do jeepa podepniemy. Akurat tutaj stoi fajny jeep. To jest easy misja. W sensie dużo jest kombinowania, ale tak... Nie jest jakaś bardzo trudna. Już się ogarnie, co mniej więcej zrobić. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Dobra. Quick save. Ja po prostu zrobię to tak, że wrzucam je tam. Ale w sumie spróbuję sobie przejechać jeszcze ten daszek. Troszeczkę. O, właśnie. Bo tu będzie mi dużo prościej teraz. Cyk. Więc tak, tym do wody, tym do wody. Nie wiem, czy się na tyle rozpędzę, żeby to na pewno do wody wpadło, więc po prostu w związku z tym, że to jest takie lekkie raczej, to ja sobie tylko odstrzelę tutaj. Przesunę i położę obok wody. Tu jeszcze jest daszek, spoko. O, coś takiego zrobię. Cyk. Z tym zrobimy to samo. O, już nie mam tych. Dobra, chodź. On jest naprawdę bardzo lekki, tak jak na save w tej grze, to jest lekki. Dobra, nie wpadaj. Quick save. I tylko ten muszę jakoś tak bliżej postawić czy coś. Wezmę go wyżej nawet. Kliknę spację i on wpadnie do wody od razu. Tak, tak zrobię. O, cyk. Dobrze. Quick save. I tym samochodem dojechać do ucieczki, która jest chyba w tamtą stronę, jak dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam. No i tyle. I to będzie to. To będzie cała misja wykonana wtedy. Save. Dobra, a czy mogę więcej punktów zdobyć? Mogę. Jeszcze jest parę rzeczy. No dobra, ale spróbujemy z tymi. Okej. Okay. O, teraz go nie mogę podnieść. Git. 5 sekund mi to zajęło. Całą resztę też mogę tak sobie tutaj przywieźć i zrzucić po prostu. I to jest jeszcze takie w miarę wolne auto, bym powiedział. Jak na ucieczkę. I cyk. Załatwione. Bardzo, bardzo łatwo. Very easy. Very, very easy. Ta. No, kurczę. Kurczę, kto by się spodziewał, że to będzie takie proste. Ja się nie spodziewałem, jestem pozytywnie zaskoczony. O, balistik. Okej, okay. Czy to moje nowe rzeczy właśnie dotarły? Moje nowe rzeczy właśnie dotarły. Mam bazukę. Mam bazukę. Pokaż, jak to działa, cudeńko. O, akurat ładna pogoda jest. Gdzie by tu przypierdzielić? W budynek, a gdzie? O, tam. Piu. Okej. Okay. A, ona tak długo leciała i trafiła prosto w podstawę i zawaliła cały wiatrak. No, kozak. Naprawdę długo leci i wydaje się taka malutka. No. Ale jak już trafi... Pięknie! Duży spadek ma. Ale tu ma walnięcie, jejciu. Przebija się przez ściany bez problemu. O, już mi się skończyły. No, tak wygląda odblokowana bazuka. Bardzo kozacko wygląda odblokowana bazuka. Podoba mi się. Podoba mi się bardzo. I myślę, że to będzie w tym materiale właśnie tyle. Dzięki za oglądanie. I w kolejnym odcinku będziemy testowali bazukę. Ja sobie ją ulepszę, zdobędę jakąś kasę, bo mam mało kasy troszeczkę. Zdobędę trochę pieniędzy, ulepszę bazukę i zobaczymy, jak ona działa na pełnej mocy, bo pewnie się da ją ulepszyć w sumie. Zobaczę. Na pewno się da. Na pewno. Tulsy, Rocket Launcher, da się. Blasta można jeszcze o 2 podnieść i naboi można trochę kupić dodatkowych, więc ja to na pewno zrobię. Dzięki, trzymajcie się i przypominam, nowa koszulka już jest w sklepie. Święta 2020 to jest kod, który da wam darmową wysyłkę. Trzymajcie się, pa pa, cześć, cześć.